Dzień dobry. Dzień dobry. Moi drodzy, tak jak mówiliśmy, udamy teraz się do archiwum, zgodnie z naszym celem głównym, i może mamy dużo jeszcze po drodze pobocznych, w tym zabić kucharza, który... Nie wiem, gdzie jest. Nie wiemy, gdzie jest. I kim jest. Zanim włączymy nagrywanie, przebiegliśmy się jeszcze po całej lokacji od nowa. Znaleźliśmy przy okazji zwłoki. Emmy. Jakie Emmy, które były potrzebne nam do zadania poszukiwania skarbów. Tak. Znaleźliśmy też jej mapę. Wyglądała ona w sposób następujący. Krwawo. Przy okazji jeszcze odkryliśmy wskazówkę z mapy innego pana. Była ona tutaj. I to jest ta wskazówka, która jest potrzebna do otworzenia sejfu, czy tam maila. Abigail, tak? Tak, ukryty Abby. Skarb. No ale to jest zadanie rozłożone na inne lokacje. Więc teraz go nie wypełnimy. Nie wypełnimy go teraz. Ale pewnie do niego wrócimy. Nie wiemy też, gdzie jest kucharz. Ale to może przy okazji się jakoś rozwiąże. Tak. Dlatego idziemy teraz do archiwum. Wow. Nie przypomnę... Tego chyba tutaj nie było. Tak, nie przypomniał sobie, żeby Coral tutaj był. Tam już jest spaczenie latające. Włączyła się muzyka gitarowa. Taka z westernu. Januer mówiła, że nie potrafi odczytać do końca... Skąd się bierze Coral i też nie odczytuje jego sygnałów? Zapiszę grę. Jest go coraz więcej na statku. Przygotuję sobie ładunek M na to spaczenie. Zadziała? Zadziała, dobra. Teraz szybkie hakowanki. Hakowanko. Aj! Coś było na górze jeszcze, nie? Dobra. Chyba aż mi się w niezłą bombę wpakowali, kolego, co? No. To jest na trójkę hakowanie. O kurczę. Wysuwaj. Leoś. Wow, Jezu! O, nie, dobra, ten ładunek na pewno się przyda. Operator. Nie, to będziesz, to nie jest nasz akurat. No to ciekawe. Ciekawe. I tak mamy tego dużo. Możemy teraz pohakować sobie. Tych ładunków M mamy dużo w sensie. Może trzeci postęp. Dziwię się, że te operatory spaczone nie atakowały operatora medycznego. Tak, naprawdę. Co? Ała. Ała! Udało się. Co tam jeszcze było? Jeszcze dwa chyba są. Czy ten, jeden? ten, dobra. Sporo tego tutaj. No. Ała. Ciekawe, czy to sprawka naszego kucharza, czy też nie. Beski? To może to być kucharz. Bo kucharz z lokacji naszej zginął, z kwater. Nie znaleźliśmy go tam, chodząc. I kucharz też jest Ukraińcem. Nie żebym tam w stereotypy szedł. Ale, no wiesz. Wow, dobra, będzie mi się przydało. Co zrobię? Nie, ale to te części zamienione, tak. Też te spaczenia mają... co on robi? Okej. Okay. Zwariowany wariat. Wariat? Dobra. One mają też promienie Q, baterie. Bądźmy czujni. To bym jeszcze w dalszym ciągu jest zamknięte, prawda? Nie wiem, co chcę zrobić. Też nie wiem. Może Alek... O! No właśnie. Jest nasz mały koleżka. Cześć! No ale mimo to już na tym etapie gry nie są jakimś wielkim zagrożeniem. Ani dla życia. Wow, ale tam ten koleżka już może być. Może być. To jest ten elektryczny typon. Tamtą, przepraszam. A on sam był wrażliwy? Pamiętasz może? Nie. Co ładunki M, on jest tak jak maszyna postrzegana pewnie, wiesz? Wow! Sporo tego koralu tutaj. Wow! Koleżka się zdenerwował. Myślę, że... To może poczekać. Myślisz, że zadziała na przykład. Bo... Tak, spróbuj. Bawi? Dobra, poszedł.
czarne jest tu, czy co? Skubane. Czemu kosza wyjąłem? Nie wiem. Jestem ciekawy, ile tego tu się czai. Jeszcze kolejny już się pojawił. Tam po drugi, no. Tu mnie kolego wylać. Szybkie leczenie się przyda. Dobra, gdzie następne? Wow. To tu tam zadziałało, co? Nie, trochę mu tam, nie, trochę mu tam zjadło, zabrało, no. Zabrało, tak. Dobra, pozbyliśmy się dwóch przeciwników. Nie, kulki! Pytanie, czy czai się tu ich więcej? No nie. Chyba tam nie, muzyka, górze... muzyka się uspokoiła. Wow! Strasznie tutaj właśnie się zmienia. Wow! Kolor ekranu tu podchodzi. O, nie, coś tam. A, tam bez. Tak. Front. Już? Trzeba zalepić. Musisz go naprawić przy okazji, tak. No. Jest. Dobra, udało się. Nie, tyle naprawiania, serio. Nasze fantomy się tutaj rozszalały. Troszkę. Wow, wow. Tak jest nawet... Większy, co ty mówisz? No tak. Ja muszę z prawej strony coś było. Aha, nie widzisz? No, jest. To było działko, tak? Rozstawmy je sobie. Aha. Na wszelki wypadek. I zwabmy do tego mima. No chodź, kolego. Chodź. Gdzie jesteś? O, tutaj. No już, chodź. O, chodź. Chodź, 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 chodź. Nie chcesz skubać, co? Idzie, idzie. Gień! Dostał bonga i się złożył. Nie! O matko, jak zwykle. Nie, no dla mnie to jest po prostu nieintuicyjne, że muszę przytrzymać, wcisnąć tylko nie przytrzymać, żeby to rozstawić. No, to tylko takie moje. Ja poćwiczę sobie przynajmniej hakowanie. Tak. W końcu nie musimy wcalić dalej w fabule, nie? Tak. Nieś. A teraz? Rozstaw. Dobra, Okej, dokąd zmierzamy, bo już się... Czekaj. Jak zwykle zgubiliśmy nasz cel. No nie, bo z tego odhaczyłem. Dobra, teraz wszystko wiemy. Idziemy tam. Blokada głosowa. Tak. Okej. Korol cały czas tutaj. Aha, nie. Tego to można w tym potraktować. Chyba zadziałało, co? Wow. Albo i nie. Cholera. Wow. Wow. Po. Gdzie on jest? Poszło? Poszło, tam leży. Wolno z tą kałużą. Złote givery naprawdę robią robotę teraz. Ała. Dobra. Może pójdź się... Co, wyleczysz? Tak, tak myślałem, że to nie jest najgłupszy pomysł. Gdzie to atakuje? Ej, kolego! Myślę, że jednak pójdź się atakuje wszystko. No, cofnij się, może szybko wyleczyć i wtedy sprawdzimy. O. Ej. Coś się tutaj popsuło. Czemu tak? Dziwne, no, dosyć dziwne. Tam był, nie? Ten tak, ziomeczek tak, leczący. Tak. Chociaż nie wiem, Johnny, czemu tak panikujesz? Czemu panikuję? Ej, nie możesz mnie wyleczyć? A on jest spaczony, dobra. Ale ten leczący... Jeden był, no, jakiś... Tam jest drugi. Dobra, a użyję po prostu kombiłatek, żeby sobie... wybrać kombinozę. Nic, czego nie uleczył, przynajmniej. No, dobra. Co? Uleczył cię? Nie, bo strzelił, dobra. 3 razy. Co ty? Save game. Ja sobie wezmę na działko tam. Tak, wolniej. Tutaj, dobra.
będzie czekał na nas. Nie. Gdzieś tam byliśmy, prawda? Tak, ale wiesz jak to jest. Coś to się mogło pojawić znowu. Voice identification required. Please repeat the following words. Perspective. Corkscrew. Laconic. Malicious. Perspective. Corkscrew. Laconic. Malicious. Wow. Działa. Udało się. Chodźmy. Aha. Lockdown engaged. Dobra. Okej. Super. Sorry, Morgan. But I have to lock you in this time. When I trashed your arming key, it was to keep you from making a huge mistake. It's too late to stick our heads in the sand. We're committed now. You should be safe in deep storage. When everything is ready, we'll meet in my office. I hope you believe me. I really am on your side. You're just... not yourself. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć mimo wszystko. Tak, cały czas nie wiemy kto mówi do nas prawdę i... Nie będziesz mówił co mam robić. Welcome to deep storage. If Talos One had a subconscious, this would be it. You're looking for the central repository. That's where you stash the drive that has the plan for your arming key. I'll see if I can find a way out of here in the meantime. Mm-hmm. No jesteśmy w zupełnie nowej lokacji, jeszcze tutaj nie byliśmy. Nie mamy wielka mapy, tak, na szczęście nie jest duża. Ale coś się zaraz może tak, zmienić. Ale być dobra. Może gdzieś znajdziemy jakiś punkt ochrony. Jennifer! To... Myślisz, że to myślę? Nie. Czekaj, zaraz to gajnie. Zachary West, to ten co leżał przed drzwiami. A to została znowu ta kusza. Maile! Od Abigail. A, awanturnicy, dobra. Dalsza zabawa. Czysta złośliwość. Akanda jest w porządku i trudno go winić za to, że chce się wydostać z poprawczego. I że chce mieć prawdziwe biurko zamiast stołu do kart. Siedzi tam sam i nie ma nic do roboty. Żal mi go. Postara się traktować go uprzejmie, nie lubiąc złośliwych ludzi. Aha. You ripped open a nine in my brain. I see a horizon filled with teeth. It is coming closer. Maybe it is what you see. I'm hungry. I'm always hungry. I will wait in you. You will come out. Nowhere to go. Nowhere to go. Psycho. Nasz Will zamierza czekać na nas po wyjściu z... Z archiwum. To jakaś notatka. Tak, dwie są. Jedna. Przypustka Ivy. To pewnie jest jakieś hasło tak, do komputera. No tutaj. Wpuścić na logo 9955. Jak zwykle bardzo mądrze przyklejone hasło przy komputerze. Tak, wiemy, że na stacji Talos dbano o wszelkie procedury bezpieczeństwa. Tutaj nic nie ma na wejściu. Znowu? Every dark bit of data that moves through the station is captured here. Redundant backup servers are stored in modules that eject in the event of a catastrophic failure. The fact that they haven't yet is telling of Alex's refusal to face reality. To jest inżynieryjne? Tak. Nie potrzebujemy go na razie. Patrz, tu jest przejście. Widzę. Użyjemy go sobie. Tak myślę. Tak, dokąd dojdziemy. Pójdziemy po raz pierwszy chyba drogą naokoło. Oj nie po raz pierwszy. Nie chodzi o wejście do głównej lokacji. Wow. Co tu jest? Aha. Kolega. Dobra, jednego mi ma mniej. To, że poszedł naokoło, co? Tak, tam coś jeszcze drogi... jest. O! Co to było? To jest mój drogi technopata. Ojej. Czy są tu ludzie? A nie, technopata, dobra. Nie telepata. Technopata. Dobra, słuchaj, rzućmy w niego tym może. Wow! Ziomku! Zadziałało? Wow! Wow! To jest niedobrze. Wow, schowam się tutaj. Chyba jesteśmy dosyć bezpieczni tak naprawdę w tym kanale. Tam była jakieś działka, nie? Czekaj, mamy dwóch wrogów teraz. Tu jest jeden, a drugi jest... tam. To jest spatrzenie. Okej. A tu jest technopata.
Troszkę żałuję, że nie zdążyłem tej buty drugiej rzucić, ale nie zdążyło mi się odnowić skupienie bojowe niestety. No nic. Zrobimy to na ratę. Doctor you! Tak, to my. To nie było zbyt przyjazne przywitanie. Aha. Jest ci nasz koleżka, który już coś podejrzewa. Czekaj. Kurde, nie mogę tu przejść. Dobra już. A to gówno. Czekaj, wiem co zrobię. Wrócisz. Rzucę za tym. Zabij. Tam niech sobie poleci. Dobra, poszedł tam chyba. Gdzie? No tak, chyba. Chyba idzie. Chwilowo się zaciął. Ja też się zaciąłem. Nie mogę cały czas stąd wyjść. Coś... Ja pierdzielę, dobra. Dobra, korzystałem z tej okazji. Drugi rzucę. No idźże tam. Błagam, idźże tam. Dobra, poszedł. Możemy sięgnąć po drugą butlę. Tylko, że drugiej buty już tu nie ma. Chyba nie, właśnie nie. Ale trochę mu zjadło, co? Tego życia. Aha. Dobra, teraz się patrzę w inną stronę. Tu coś jest. Aha, zwłoki miła. No chodźmy pod biurkiem. No, takiej pszczelki nie robiłem dawno. No nie. Aha. Tu jest butla. Dobra. Jest jakaś druga pod ręką. Tam jest druga. Nie, kolego, nie tym razem. Nie tym razem. Dobra, nie, poszło. Dobrze. Sporo życia już mu zdążyliśmy zabrać. Poszło. Wabik kolejny. Teraz. Nie tutaj akurat. Dobra, ale idzie. To co? Aha. Masz. Rozwalony. Tak. Okay. Tak. Ej, to było ładne. A! Aha. Jaki unik grabny zrobił. Rozwalił naszego operatora. One są bardzo przydatne, mają te naboje, prawda? Już to mówiłem wcześniej. Tu było bardzo szybko obudzone. Zrobić tego operatora inżynieryjnego, żeby sobie naprawić trochę kombinazon. Mhm. Dobra, całkiem niezła z tego wyszło. Niezłe starcie z tego wyszło, no. Teraz jak mamy 300 życia, to jest naprawdę kozacko. Tak, teraz się mogę tłuc. Kluczem nawet. Patrz, tu było tyle butli, kurczę, taką można było piękną pułapką zrobić. A tu tą prawą część sprawdzaliśmy dokładnie? Nie, jeszcze nie. Tu jest wieżyczka. Nie, o jest. Klasycznie Piotrek kliknął hakowanie, a nie naprawianie. Mam nadzieję, że nie tylko ja mam problem w tej grze z tym akurat. Nie wiem, musiałbym poglądać chyba inne gameplaye. No tak, było tutaj dużo uzbrojenia, którego nie wykorzystaliśmy. Rostow, tak, Rostow, dobra. Tak, ale on tak nagle tu wyszedł, nie? Tu mamy kod. 9945. Dostaliśmy przy komputerze. Czekaj. Czy jest jakaś budka może stacji ochrony? Chyba nie, co? Na razie nie widzimy tego, po prostu. Chodźmy tu jeszcze, sprawdźmy sobie tu wszystko. Tak. Tego to już... No, dużo butli to było. Dużo butli. Ja sobie pozwolę. Kolejny. Aha. A patrz, to drugi lata. Dobra. Okay. To jest jakaś stacja. Może uda nam się bianki strzelić? Za nisko. Uda ci się, nie da rady, nie? Nie da rady, no. Chociaż... Ja nie da rady. To było naprawdę kozackie, gdyby się udało. Szyby też raczej nie stłuczamy, bo wyglądają na te takie... Nie, to z wejścia jakbyś był kubkiem pewnie.
Tak, pewnie tak. Dobra, na pewno tu wrócimy. To już nic nie ma. Tutaj nic nie ma. No, znacznie łatwiej chodzi się po obszarach, jak jednak ta mapa jest. No, chodźmy tutaj. Dzień dobry. Header, odpady niebezpieczne. To się zamknęło z jakąś cytoplazmą tutaj w tym kiblu. To się jakaś muzyczka. No. Taka pełna nadziei. Jak dużo zakamerków, ale nic tutaj się nie kryje. Czekaj, jeszcze z pięterką. Pięterka. Rozmawiać z kierownik SZA, złożyć podania o broń, sprawdzić czy nikt nie grzyba przy gablotach, obejść cały teren, sprawdzić wszystkie pokoje, kazać komuś ubyć okna. Notatka. Akande, kierownik SZA bardzo się chwali, twój okres poprawczy dobiegł końca, jestem pod wielkim wrażeniem, jak najszybciej załatwim ci stanowisko robocze. Sara. Notatka. Akande, kto zatwierdził twoją prośbę o naboje do strzelby? Wszyscy się zgadzamy, że coś tu jest, ale proszę, nie niszcz sprzętu. Naboje do strzelby. W końcu, coś pilotnego. Tak, mało tutaj jest stosunkowo amunicji. Ale tak, ale my też sporo unikamy tego, co jest dookoła nas. Więc się nie korzystam z tego w ogóle, a powinniśmy. To coś będzie ciekawego pewnie. Skąd ta muzyka dziwna? Nie wiem. Coś tu będzie na pewno, co? Synteza mowy. Wow, długie hasło. Dzięki. Wszędzie jest ta okusza w mailach. Biwariuje. Hej Ivy, Benny znowu kręci się koło mojego biurka w poszukiwaniu szczurów. To dziwak, szczurów w kosmosie zachował się jak gliniarz na służbie. Wiadomość z ostatniej chwili, w kosmosie nie ma przestępstw. Muszą go ekspediować do domu. Nie powinna z nim rozmawiać. Nie podoba mi się jak na ciebie patrzy. Upewnij się, że masz projekt, który ci wysłałem. Musisz ze mną zagrać. Wszyscy w to grają. Chodzi o to? Tak, chyba tak. Okay. Wszyscy w to grają i wszyscy nie żyją. Super zabawa. Okej, okay, tam coś. Tam co to może? Wielki brat patrzy. Czerwone oko. Dobra. Tam trzeba wejść. Tam są też gniazda. Mhm. Są butle też i są. Są butle, jest skażenie. Dobra. A te jeszcze te drzwi. A nie, czekaj. O, siła. Pewnie tą szybę można wybić. Nie, nie można. O-o. Naokoło. Możliwe, że tędy wyjdziemy. Nie wejdziemy. A. Kurczę. Tam. W martwym punkcie. Chodźmy tam, gdzie nas prowadzi gra, no. Tak dobra. Prost. Zapiszę grę. Daniel Shaw. O. Dzień dobry. Nim? Gdzie? Gdzie? Gdzie on jest? Co tam masz? Koleżkę. Wow, nie za dużo was? Dużo ich tam co? Może tak, może pobawmy się w recykling. I do kuleczki, do Pokebola wskakuj się. No, jakby zaciągnęło chyba. No, wszystko żyje, już nie żyje. Tak, wow. Ej, mały, ty. Stary. Leżysz, psie. Gdzieś mi im na sterydę. Która plama pani została. Pyroszki. O, możemy się pobawić w recykling. A tutaj wytwornik mamy nasz. Super. Jezus. Także ta kusza tak trochę przesadzają. To już widzieliśmy. Wszędzie te karty, no. Coś wzięliśmy. Nie to. To. Zwiększa szanse na obrażenia krytyczne podczas użycia klucza francuskiego. A ktoś nie ma? Apteczkę? Może Daniel. Myślałem, że Daniel tu była. W ogóle, mimo że Daniel nas nie lubi, to całkiem nas ciepło przywitała przez te szyby, nie? No tak, w sumie tak. Zobaczyła żywą gębę, to się ucieszyła. Safe. Mamy kod do safe'u. Czwórkę. Cholera. Dają nam się neuromody, tak naprawdę, żeby zrobić albo hakowanie, albo siłę, żebyśmy mogli gdzieś... pójść i coś zrobić. Słuchaj, no albo drugi, nie? No wiem, o, wiem. O! Wow! Niespodzianka. A to dziwne, że nie zwabiło go... Tak. No, ten wabik, nie? Tak. Dobra, dużo komputerów. Sprawdźmy do paski. Nie mam...
Uwaga, wysłanie sygnału wyłączającego do opaski lokalizacyjnej stanowi naruszenie nieregularny transferu. No, nie należy dezaktywować opasek bez zezwolenia, niezależnie od powodu. Zapewniają one możliwość zlokalizowania każdego pociąga personelu stacji awaryjnej w sytuacji awaryjnej. Modyfikacja opaski lokalizacyjnej wymaga pisemnej zgody, dezaktywacja wymaga zaś pozwolenia na poziomie dyrektorskim. A to jakąś opaskę zebraliśmy po drodze, pamiętasz? Kabina, o, kabina ochrony. Super. No nie wiem, czy... Była jakaś opaska, mi się wydaje. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy teraz to sprawdzać. To jest chyba teraz nie tak istotne. Tutaj nic nie ma. Tutaj coś jest, dobra. Mapa skarbów. O! Kolejna mapa naszego skarbu, więc jak znajdziemy taką... takie pomieszczenie, to możliwe, że już to mieliśmy wcześniej. A teraz nie szliśmy po tym mostku? Przypadkiem? Nie, nie wiem już. Sam. Nie, dobra. Projekt ładunku. Jakiego ładunku? Aha. Który już mamy. Pewnie jakiś dobra. Tak, jakiś już mamy. Dobra, recykling szybciutko. Przenieś złom. Autosortowanie i teraz tak. To. I to chyba... No tyle, no. No wszystko, no. Dobra. Tak, spoko. Dobra. Czego nam brakuje? Pistolet. Mogłoby być lepiej. Dobra, wystarczy. To co, Johnny? Jakiś nam remont by się przydał? A w ogóle coś teraz wzięliśmy. Mamy cztery, nie jest źle. Sprawdźmy jeszcze pozostałe, jakby, część tego pomieszczenia. Bo wziąłem kartę do stacji ochrony. Okay. Może w stacji ochrony coś będzie. Przejdziemy, tak. Tutaj. Jakimś cudem. Tutaj by się przydało przejść. Albo tam, tak. Okej. Okay. Okej. Tam byliśmy. Nagle, muzyka. Wow. Wow. To jest to piętro niżej. Tak. O kurczę. Tam coś się dzieje przyjemnego. Jak tam zejść? Zaraz się dowiemy pewnie. Zamknę się. Możemy wytworzyć sobie pewnie. To jest medyczne. Tak, medyczne, spoko. Nie ma hasła. Kurczę. Kontrolę dostępu. Dogólne repozytorium. Przypomniałem o tym bezpieczeństwie, to raz C1. A, dobra. To jest to, tak? To jest tutaj, no. Czy to zejście na dół? Otworzyliśmy jakieś wrota. Mhm. Co? Coś się pojawiło? Tak, tam już strzela do czegoś. Co to było? Nie wiem. Dobrze, że te wieżyczki tak. Naprawiły. Ale robią swoje. My tutaj jesteśmy bezpieczni, zamknięci. Narzędzie. Mam bierzemy poprzednio. Mapę. Okej, okay, tu jest zejście na dół. Jakaś winda pewnie. Na górze. Magazyn. Do magazynu nie wejdziemy niestety. Póki co. Póki tak co. Ale tam jakieś maile były, czy nie? Nie, to się w ogóle włączyło. Nie. Nie było. Dobra, dziwota nie. Dobra, schakujmy to, bo chciałbym się podleczyć. Za darmo. Aj. Patrz, jaki cię patrz. Nice. Dawaj. Transstar, Arrowhead, 49, diagnosing. Bruising, abrasions, fatigue. Nothing like it. Try to relax. All done. You can fill out a service questionnaire at the front desk. Takie proste. Jedna Mary. Co tam zginęło? Może to? Tak. Nim się pojawi nagle tutaj. Kolejny. Dwa. Spoko. Chodźmy na dół, może na dole będzie jakiś zwłok. Tak.